Hej, cześć, morskim ludzie z tej strony X i z kolejnym odcinku z Ebony Memento Killerów. Tak, dzisiaj pan Michael Myers. I z czym sobie pan Michael Myers zagramy? Ogólnie to jest set pod bardziej wygrywanie gry, nie pod Zero Ter Radius Myersa, jak widzicie. Mamy Popa, Ruinę, Kpinę i Barbę. Ogólnie to jest straszny set pod tryharda i pod niszczenie survivorów, jak możecie zauważyć. Plus jeszcze chcę Barbę zamienić na zaraźliwy strach. Dlaczego? Bo oczywiście jak powalimy kogoś na trójce, to słyszymy surwa, który jest obok, bo drze mordę i ujawnia swoją lokalizację, no i możemy do niego podejść i pieprzyć go z trójki. Dodatkowo oczywiście kpina, która, wiadomo, jak lupujemy się na killershaku, ktoś nie spodziewa tego, że jak przejdziemy przez okno się zablokuje oczywiście na przykład obiekt, a paletę już nie ma, no to jest instafrag dla nas. No i pop oczywiście dla regresu gena, żeby nie było genrasza, plus ruinka, która tak samo robi, że geny się mnie i się wytrzyma. Wiecie, jak to działa, że genów po prostu się nie można kręcić, bo ruina się można kręcić na toksika oczywiście, no także tak jak ja na przykład, także no. Dlatego zagramy sobie z dziennikiem Judith i z pamiątką po Jay Myersie, tak. Co robi ogólnie dziennik, że daje nam obsesję, jak stalkujemy tą obsesję, to zdobywamy większą ilość punktów stalkingu, a pamiątka daje nam, że jak śledzi, podczas śledzenia po prostu ocalałego, średnio zwiększa punkty stalkingu, które zdobywamy. Także zobaczymy. Myers ulubiony killerek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Daję Reda Apa. Jeżeli oczywiście serial się podoba, like, subskrypcja, dzwoneczek i komentarz. Wiem, że like cofnie mi YouTube, ale możecie zostawić like. Dlaczego by nie? Każdy like lubi, każdy like szanuje, każdy like. Nie wiem, co jeszcze robi. Także no, czekamy na Kimurę. Sprawdźmy sobie konto Kimury, bo tak kurczę, coś Kimurka nie daje rady, a pan Kimura nie ma nic na profilu. Dosłownie. Co ten typek ma? 37 godzin w DBD. Ciekawe będzie, jak klodetka zginie. To jest chyba Play Over Friend, tutaj Italiano widzę, że ludzie. Pierwszy Italiano, drugi Italiano, a trzeci Rusek. No dobra, teoretycznie po profilach to będzie prosta gra, ale zobaczymy jak w praktyce, jakby nie patrzeć, także no. Przed chwilą chciałem już nagrywać, oczywiście to pasek regresu gry się oczywiście zwiesił i musiałem robić przez menedżer zadań wyłączać DBD, bo inaczej nic to... Blood Party Streamers? Sorry, but I have Ebony Memento Mori. Ja to nazywam nie hebonitowe, tylko Ebony Memento Mori, bo to wiecie, się kiedyś nazywało to ebonitowe, a nie hebonitowe, czy to hebinowe, nie wiem, kurde, jak teraz to się nazywa. Także no. Także ostatnia gierka była kim? Huntresską chyba, nie, Huntresską? Tak, Hunterinią graliśmy, no i bardzo ładna gierka nam wyszła. Bardzo ładna gierka, jeżeli chodzi o mojego skilla w Huntresce, czyli nie posiadam skilla na Huntresce. Ale jak się nie zapoznaliście jeszcze z materiałem z Huntresską, to zapraszam, bo tam ładna gierka wyszła nawet na moje umiejętności Hunterini, czyli znikome umiejętności rzucania toporkami, które jakimśkolwiek cudem wchodziły. Proszę, nie farma. Dobra, mamy farmę. Mamy w miarę set pod winy, więc myślę... Disconnect? Nie no, mają blood party. Jak ktoś disconnectuje, to się zdziwię bardzo. Jak ktoś disconnectuje, to się zdziwię... A, okej, okay, interesting. Ruina oczywiście zrespiona naprawdę w gównianym miejscu, na widoku. Boże, widzicie to? Ten resp ruiny, to ona zajdzie za niedługo. Ruina zajdzie za niedługo. Korzystajmy z tego, że Grażyna u nich ma 37 godzin i jeszcze może aż tak bardzo nie ogarnia gierki. I byśmy sobie kogoś odciągnęli od gena, nieprawdaż? Tutaj nie. Dzisiaj ciężko, żeby kręcili gena. To jest ruina, ale... No, chyba szukają ruiny, co? Chyba, że tu jest kręcone. Jest kręcone. Siema, mordo. Bro, ona jest gównem! Także ją gonimy sobie. Dwa hity? Okej, okay, zawsze punkty. Postalkujmy troszkę sobie, dobra, nice, kopny ge... Jak tu robisz? Jesteś moją tą obsesją? Chyba nie, dobra. Darujmy sobie ją, skopny gena. To jest play your friend, bo tu wszyscy sobie razem. Ty kurde, jesteś pijana? Jakaś, dobra, weźmy sobie stalka 2, bimy już. O, ale to szybko poszło. Aha, widzicie? Co się stało z moim stalkiem? Nagle go cofnęło. Aha, dobra, przecież to... Koleżanko, ja mam kpinę, więc pozdro. Aha, naprawdę? No, tego to się nie spodziewałem, przyznaję. Sam jestem zaszokowany, że ona tutaj biegła, mnie to, że widziała moje światło.
Ale cóż, niech tak będzie. Tamten gen jest skręcony na 100% przez Gimurę. No właśnie, jako tam widzimy, aurę Kimurki. Szmato na lewo przeszło, dobra, to my udajmy, że idziemy tak. A ona jest tak naprawdę tu, siada mordo. O, obsesja, to sobie wbijmy na twoje punkty, bo ja tutaj ładnie, strasznie... O, dobra, paleta swoją drogą. Mamy popa, więc skorzystajmy z tego popa, bo wiadomo, nie po to wzięli się popa, żeby z niego nie korzystać. 25% regresu to jest dość dużo. Ona tutaj po prostu gdzieś kampi i będzie... Ona będzie wiecznie kręciła tego gena, tak żeby się przydało sprawdzić teren, czy on je czasem nie ma na dźwigu. O! Ja widzę ją. Tu jest gen kręcony, ale to luz. To jest Kimurka, tak. Okej, okay, dobra. Wiecie co zrobimy teraz? Hello boy. O nie, to jest ona, Boże, no to nie wiem. Trochę unfortunately. A ty kurde, szmato. Nie nabiera się na światło. Dobrze, no to teraz tą emotką to żeś spierdzieliła, koleżanko. Dobra, ono na światełko niezbyt. Okej, dobra, wszystkie palety zbijmy, to będziemy mieli prostą grę. Jakby nie patrzeć, na Majersie zbić palety to jest cudo. No trochę tunel chyba pójdzie niestety, no ale kur, co tam. No słyszę, kręcą gena, chociaż popa sobie włączymy, nie? Przeskoczy przez okno, spoko, ja mam szybkie przekąconie przez okienka, także jak najbardziej. Plus taki, że te... O, siema mordo, no to dobra, to jednak nie stunelujemy. Jednak sobie wiecie, weźmiemy sprinta sobie spalić, spoczko, tylko że ja mam. No, no tutaj jest jak coś, to na oknie trochę wbite coś. Siemka, dobra, mamy. Jednak nie stunelowaliśmy, udało się. Na szczęście kogoś po drodze zobaczyliśmy, także nice. Powinna się cieszyć. Powiem tak, dobra, haczyk, tutaj będzie... Tam idziemy od razu, nie? Tego popa wbijmy do tamtego gena, bo tam najprawdopodobniej ktoś kręci gena, albo nie kręci, ale sprawdzimy to. Bo raczej bardziej jest skręcony. Kręci, kręci, kur, co ty? Na stówę ktoś kręci. Popik wbity. Nie wierzę, że tam nikogo nie ma. Tamten gen jest też na skopanie, ale... Tutaj też skopany gen musi być. A przepraszam za beka, tak jakoś się odbiło. Żadnych śladów. To jest ciekawe. Trójkę jeszcze, ale to przez chwilę. Raczej tam nic nie zdążymy nie działać. O, siema mordo. Bo to jesteś ty właśnie, która jesteś ranna, nie? No to ja tylko cię postalkuję, żeby nie było, że tuneluję. Dobra. Się powalić ją można, nie? Dobrze. Powalić ją zawsze można, bo ona tutaj nic nie ma tak naprawdę do zrobienia, bo ona sprinta, więc nie ma na pewno dead harda. Powalimy ją tylko, żeby nie było tunela. Wiem, że pop był ładnie sobie wszedł, ale nie chcę być toksyczny. Chodźmy do tego gena, bo jest kręcony. Nie będziemy no jeszcze ebony mentor używać sobie. Tutaj dopiero kpina zeszła. Jak tam nie będzie kręcona, to znaczy, że odpuścili sobie tą stronę mapy i poszli na drugą. Plus jeszcze ruina nie jest ściągnięta, nie wiem jak. Nie, tu wiecznie jest kręcone. O, siema mordo. Oj, tego stalka nie chciałem wbić. To było... A, bo ja wbiłem tak szybko stalka, bo to jest obsesja moja. Jeden gen skręcony dopiero, a już chyba z 3 haki, także no... Niedobrze. Dla nich. My tego gena znowu skopiemy. Ona tak, nie wiem, już trzeci pop na tego gena i ciągle tylko jeden skręcony, także... Bardzo ładnie nam tu idzie, bo tak to byśmy wziął, nie biegną. Tamten idzie od tego gena, tak. Okej, okay, ale to była ranna typiarka jakoś, kur. My skopiłem tego gena, żeby zaczął popa. Tutaj biegnie typek chyba najprawdopodobniej w stronę tego generatora. O, kur, no witam. No to koleżanko, jesteś walona na łeb. On wisiał już? Czy to jest ten taki wariat? Nie, nie wisiał, dobra. No to elegancko, panowie. Ladies and gentlemen. Popa tutaj nie wbijamy, popa lecimy tam w pole, myślę. Walmy tego gena już tam, co dostał popa razy 3. Biegnijmy tam, w stronę tamtego gena. Dwóch jest rannych, jeden wisi. On jest teoretycznie naprawiony najbardziej, chyba nie? Tak, no.
Mi się najbardziej. No chodzi w miarę, także go skopiemy sobie. No i gitara, popik jest OP. Pamiętajcie, bierzcie popa, jak chcecie wygrywać grę. Dzięki, bo sobie punkty wbiję, bo tym jesteś moją obsesją, także dobra, ale już nie. Ona tutaj będzie chciała na pewno tutaj zlukować nas, także no nie udaje się. Ciągle widzę ślady, jakoś dziwnie strasznie mnie ograła. O! Mam cię, koleżanko. Czy to się jako tunel robi? No w sumie teoretycznie chyba jo, nie? Ale chyba im tak pomisimy, kurwa, bez przesady. Nie przeskoczysz. Sorry boy, but I have try hard set. Dobra, ona pomisimy ją, bo już nie będę kurasz tak, że zero tunelowania. Chodź tu, po prostu, drugi hak dla ciebie, mordeczko. Cztery mamy barby, także tutaj już jeszcze po jednym haku dla każdego, no i robimy niszczenie, nie? Barba, proszę. Barba nie wskazuje kompletnie nikogo w obszarze. O, jest. Ale ja skupię się na skopaniu go najpierw. To mamy popa. Mam ślady. Jest uciekany. Na sprincie typiarka. Powiecie, co ten sprint dał? Kompletnie nic. Tak bardzo widoczne ślady, że... Ona tu jest ciągle, no. Ona biegnie ją ten, sfarmić chyba. A, farmionko idzie. Chociaż wiem, że mam ją powalić spokojnie, nie będę... O, tutaj ruina widać. Ono ma dynkę, albo nie. Aj, spierdzieliłem to, no. Co? No, spierdzieliłem po prostu. Bo za późno, bo się zblokowałem chyba na klocku jakimś do niej. No wiedziałem, że ona ściągnie na tryhardzie ruinę. To było do przewidzenia. Gra się może potoczyć teraz w ciekawy sposób, nie powiem. Mamy szybkie przeskoki, więc no... Raczej to ci nic nie da. Dobra, tam widziałem Mia jak coś, także... Ciekawy podoblok. Nie będę tryhardował, jeżeli za nią gonił, po prostu dajmy sobie kolejnego haka, żeby punkty. I kto już tam? Kimura i Mek na strzała, tak? Dobra. Chodźmy zobaczyć tamtego gena, bo widzę, że tutaj ktoś spieprzył tego, właśnie skillchecka. On jest mało zregresowany, ale go skopy mówi do ślady, więc nie chcę tracić popa. Ktoś się wyleczył tutaj. Nie? Było ślady widać, więc... Czy kręcą w polu ciągle? O, siema mordo. Żeby nie było tunelu. To nikogo nie było ze skałą? Już serious? Nie wierzę trochę. Kimura, no nie, no to chyba cóż. Rzuć paletkę. Co, tunel leci? Może tunelink, co? Szybki. Szybki tunelink, niech będzie może. Niech będzie szybki, no się tunelink, no właśnie się. Nie zauważyłem zbytnio innych surwów, tak więc to taki tuneling. A, bo tutaj nie ma tego, a dobra, to już jednak ubiję sobie tą punktę i cię zabijemy tak o... Dobra, więcej punkcików, siema mordo. Wiadomka. Jeszcze mech fajnie jakbyśmy zdobyli, to wtedy jeszcze więcej punktów. To też na egzekuta jest. Buten tak, by mogli zmienić jakoś, jeszcze szczerze mówiąc, tego, to momento, bo jest słabe. Wyglądowo nie jest zbyt epickie, jak każdy, nie jak każdy, bo niektóre są ładne, ale za mało brutalne. Wiedźmo ma jedynie fajny moment, bo... Gdzie jesteś, wariacie? O, mamy. Mamy ślady. Siema, Klodet. Ona nie ma drugiego haka, także ją sobie powiesiemy. To jest Nybek, co ma 37 godzin. On sobie popiśnie, bo tutaj jeszcze drugi hak nie istniał, więc sobie zaistnieje. Popa wbijemy tamtego gena, będzie bardzo miło. Bardzo miło będzie, cyk, tak. Co mi pokaże barba? Barba mi pokazuje, że tam jest kaflak, a drugi jest blisko, żeby ją ściągnąć. The play with your friends. Dobra, popik. No i panowie, i już kurde cicho, gena nie ma. No dobrze, za tą grę będzie dużo punktów. Niewątpliwie.
Niewątpliwie. Ok, wypiarka ściągnięta. Myślę, że tam pójdziemy, żeby sobie już tam zakończyć tą grę w miarę możliwości. O nie, nie chcę. Nie, dobra, tunela nie robimy, kur. Ale wbijmy sobie na niestaka, chociaż gdzie jesteś? O tym zawsze. O, o, Nia, a ciebie jeszcze nie było. Także Nia tutaj chodź. Nie sobie kurde z chęcią pogonię, bo on Nia jeszcze drugiego haka nie miała. A nie sobie postalkujemy. Dobra, trójeczka prawie wbita, bardzo zacnie. Bardzo zacnie. Ona pójdzie. O, tam widziałem kogoś. Czy to jest Nia? Tak, dobra. Dobrze, dobrze. Panie Bobrze. Znaleziono słowo go maksymalne. Bardzo dużo punktów będzie za tą grę. Gwarantuję wam. Ona się lupuje na killerczaku, czyli zaraz umrze, bo nie wie, że mam krwinę pewnie. Czekajcie, 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 czekajcie. Widzicie to, kur? To jest jakiś pro-loop? Czy ja nie wiem, o co chodzi? Czy ona po prostu kampiła na blisko tutaj, tutaj w rogu i ten, czy nie wiem? Kolejny raz. I get bamboozled. No dobra, on po Annaki. Idziemy tutaj w takim razie. Gen trochę podrepowany, widzę, jest na hula. Na palecie ktoś stoi pewnie. Nie. Dobrze. Chyba raczej mi się wydaje, że po prostu skampiła się tam, bo nie zwracałem uwagę. Bardzo jest to możliwe. Ja nie wiem, czy jakikolwiek gen jest skręcony tak maksymalnie. Tak, tamten daleko. Mam taki słaby trochę resp, bo... O. To jest ktoś ze sprintem. Dobra, teraz patrzcie to. Na stówę. A no po prostu tutaj biegnie, a nie. A, dobra. No teraz umierasz akurat, więc... No, kpina, więc pozdrawiam. Ten drugi haczyk dla ciebie. Parapa, gdzie się podziały? Przez to, że tak bardzo tutaj ogrywałaś, to myślę, że się pożegnamy w tym momencie z tobą. Dlaczego by nie? Żeby sobie pozabijać trochę ekscytacji. Nie wiadomo, jak to jest. Ktoś spieprzył gena. Tam, dobra, to lecimy od razu na pełnej. Od razu na pełnej lecimy. Może ktoś baituje, ale to bardzo dobry bait, bo mam każdego na mori. Więc bardzo mądry bait. Nie widzę. Myślę, że jak dwa razy ktoś spieprzył gena i jest dość mocno skręcony. Czy on się schował w szafkę, jak myślicie? Nope. Trójka nam zaraz schodzi, więc to jest smech. A tam gen zaraz będzie skręcony daleko, także to jest problem. Brama blisko gena. Dobra, idźmy zobaczyć tamte szybko i się cofniemy w razie W. Teraz tak ciężko z trójką już, bo dość ostro wystalkowani oni są. Szybko patrzymy tamtego gena, jak nie jest skręcony, to tam szybko. O, też jest skręcony. Ten jest teraz skręcony nawet. O dwóch! Ej, co? To, co to było za ten... Te komunikaty. To niemożliwe, że było Divergent, bo jak? Ona jest na świeżego stalka. To ją sobie stalkujemy, panowie. Bo jest szansa tutaj na 4 kile. Ale chciałbym sobie, wiecie, trójeczkę podbić. Dobra, elegancko. Dobra, szybko byśmy ją zmorowali. Że tak powiem. Cyk. Siema. I tak jest fajny meczek, bo już 3 kile z Mori. Plus bardzo ładne podwójne haki. Licząc oczywiście Ni. Jak ona nie otworzy gate'a zaraz, to jest bardzo w dupie, a wiem, że... Aha! Dobra, bo gate'y są w takim trochę unfortunate... Uciekła włazem. No, ja mogę być 4 kila. Ale nie, gierka spoko. Mi się podobała. Myślę, że nawet pipek do rangi na 100%, bo podwójne haki były. 82 tysiące, nice. Nie było pipka. Łe! No trochę mecha, ale dobra, unlucky, no jak to się mówi, nie? Co to mamy? Aha. Play with your friends, widzę ostre. Takie nieźle, boostowane. No cóż, dobra. Także no cóż, co ja mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapeczkę, suba. No i tyle. Także kolejny, kto tam będzie? Zobaczmy to. O, Wiedźma, jak bardzo miło. Także no, trzymajcie się, do następnego i pa pa.